Nie ma lata w Świnoujściu bez turystów, słońca i komarów. Rokrocznie te małe owady uprzykrzają nam życie, chociaż przed każdym sezonem słyszymy zapowiedzi władz miasta o rozprawieniu się z tymi małymi insektami, to jednak komary spokojnie mogą ogłosić kolejne zwycięstwo okupione krwią mieszkańców i gości naszego miasta. Mamy podpisaną już od miesiąca maja i od miesiąca czerwca, bo od miesiąca maja mamy podpisaną umowę na wylewki. Na czym polegają wylewki? Stosujemy biologiczny środek, który jest całkowicie neutralny na środowisko i walczymy w ten sposób z larwami komarów. On zabija larwy komarów, co w efekcie skutkuje tym, że nie powinno być na terenie naszej gminy miasta Świnoujścia osobników dorosłych. Natomiast niestety komary dorosłe pojawiają się. Czym to jest uwarunkowane? Już w 2013 roku zleciliśmy 3-miesięczny monitoring komarów, czyli panie, które posiadają doświadczenia w tym zakresie, między innymi panie, które pracują nad programem walki komarów w Wrocławiu, pobierały komary, żeby stwierdzić, jaki u nas jest gatunek dominujący. To były komary dorosłe, oprócz tego pobierały larwy. I z ich badań wyszło, że ten gatunek inwazyjny, co zawsze pojawia się na przełomie lipiec-sierpień, nie wylęga się na terenie gminy miasta Świnoujście, prawdopodobnie wylęga się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. A na terenach Wolińskiego Parku Narodowego, czy też w jego otulinie, nie wolno stosować środków chemicznych, co komplikuje odkomarzanie. Walka z osobnikami dorosłymi niestety nie jak w przypadku larw sprowadza się do środków biologicznych, tylko do ciężkiej chemii, która zabija nie tylko larwy, nie tylko komary dorosłe, ale zabija pszczoły, inne owady, żuki, nawet co niektórzy twierdzą, że jest szkodliwa dla zwierząt, między innymi dla kotów wolnożyjących, pomijając aspekt, że jeżeli mamy warzywa sadzone w ogródku, popryskamy tą chemią, one się stają już nieekologiczne. Pytanie jest, dlaczego jest to bardzo mało skuteczna walka? Znaczy pytanie, czy skuteczna, czy mało skuteczna. My opryskujemy tylko tereny należące do gminy miasta Świnoujście. Jeden z mieszkańców przysłał nam filmy z opryskiwania Parku Zdrojowego. Kłęby dymu widoczne na nagraniu być może zabijają komary, ale sprawiają, że z wieczornych spacerów po parku trzeba raczej zrezygnować. Próbowaliśmy opryskiwać, prawie że sprawa skończyła się w prokuraturze. Nie możemy, dlatego opryskując w tych godzinach niszczymy pszczoły. W efekcie nasze działania rozpoczynają się w godzinach 22, 23. No i mówię, możemy opryskiwać tylko tereny gminy. Natomiast jak Państwo widzieliście teraz, zaobserwowaliście, to jest znów nowy wylęk. To są malutkie komary, które przyleciały, nie wiadomo skąd, prawdopodobnie z terenu Wolińskiego Parku Narodowego. I no, walka z dorosłymi owadami, wiadomo, że nigdy nie będzie na 100% skuteczna. Tym bardziej, jeżeli tylko gmina miasto Świnoujście realizuje. Każdy mieszkaniec może zakupić na swojej posesji, ja tak zrobiłam, środek do odkomarzania. Jest on dostępny w różnych sklepach. Natomiast mówię, w momencie, kiedy Państwo odkomarzycie, to Wasze warzywka przestają być ekologiczne. Zaraz padnie pytanie, co robią Niemcy. Niemcy w ogóle nic nie stosują. Na konferencji w 2013 roku zaprosiliśmy przedstawiciela z Greifswaldu, ponieważ nie mają w Albeku i Heringsdorfie takiego przedstawiciela, który by się zajmował. Zaprosiliśmy tak zwanego odpowiednika powiatowego lekarza weterynarii. On powiedział, że mają naturę i nie ma mowy o stosowaniu jakiejkolwiek chemii czy nawet walki z larwami. W tym roku Urząd Miasta walkę z komarami zaplanował do pierwszych dni października i planuje na nią przeznaczyć ponad ćwierć miliona złotych.